Udaremnienie zamachu stanu w Niemczech. Około 21 tysięcy ludzi, którzy identyfikują się jako obywatele Rzeszy, w tym politycy, lekarze, prawnicy, ludzie służb, sędziowie, nawet arystokraci, więc na pierwszy rzut oka wygląda to jak nowy pucz monachijski. Ten temat został jednak bardzo, ale to bardzo spłycony przez media mainstreamowe, przynajmniej w Polsce. Dlatego też chciałem skupić się na tym, co zostało potraktowane po macoszemu, czyli przede wszystkim na ideologii, ale także zastanowimy się nad fenomenem tego typu grup, ponieważ analogie z drugą RP hrabiego Potockiego, hrabia jako pseudonim artystyczny oczywiście, nasuwają się same. Ale mamy jeszcze samozwańczego prezydenta Maxa Kolonko i dziesiątki innych grup, które budują swoje społeczności w równie niekonwencjonalny sposób. A z jakichś przyczyn nie mogą się przebić przez szklany sufit, nie mogą zrealizować, przynajmniej na obecną chwilę, nie mogą zrealizować postulatów ze swojego mitu założycielskiego, czyli przejęcia władzy. Zapraszam. Witam Was. Pierwszą część tego materiału poświęcimy typowo obywatelom Rzeszy. Ja będę posiłkował się tutaj takim, nie tylko oczywiście, bo będę bazował na mainstreamie, ale wyszukiwał te rodzynki, te najciekawsze, takim streszczeniem politologa, niemieckiego politologa Siergieja Sumlennego, który to opisał, tak dla niewtajemniczonych. No i tutaj mitem założycielskim jest to, że według tej grupy RFN nie ma umocowania prawnego, że byt RFN to jest spółka giełdowa GmbH, która została założona przez aliantów, no i jest na amerykańskiej giełdzie. No i oczywiście ktoś powie, że Polska też jest na amerykańskiej giełdzie, no bo jest na amerykańskiej giełdzie. Generalnie każdy kraj, oprócz tych takich wykluczonych systemu, jest lub może być na amerykańskiej giełdzie. Nie będziemy w ten temat wchodzić, tylko ja apeluję do tych osób, które myślą, że jednak Polska jest wystawiona na sprzedaż, że jako spółka giełdowa to mogliby pokazać te firmy i inne kraje, które kupiły, tak, nas, i tak jak przy każdej spółce giełdowej możemy sobie to zobaczyć. Do czegoś takiego się nie dojdzie, to już Wam powiem teraz. Od czasu do czasu pojawiają się głosy, by się tym tematem zająć. No chyba tak, chyba to jest wdzięczny temat, więc tam może za kilka dni, jak zdrowie pozwoli, to sobie o tym poczytamy, porozmawiamy. Czyli RFN nie ma umocowania prawnego, jest to tylko byt na giełdzie amerykańskiej, oczadzeni Niemcy nie zdają sobie z tego sprawy. Za to umocowanie prawne ma Rzesza niemiecka, tyle że nie ma struktur, bo zostały one w domyśle zlikwidowane przez okupantów. No i oni w jakiś sposób próbują to odtworzyć. Mamy Sejm, mamy emisję dowodów, paszportów, znaczków pocztowych, może są nawet i kubeczki, i koszulki, prawda? I oni by chcieli na forum ONZ-u zakomunikować, że RFN nie istnieje, że nie ma umocowania prawnego. No i też studiują ustawę zasadniczą Niemiec, by doszukać się dziury w całym. Tak jak mówiłem, do tej organizacji należą też w jakimś stopniu elity niemieckie. To też nie jest wykwit ostatnich lat, ale to jest idea, która bardzo długo żyła w narodzie niemieckim, lata przed upowszechnieniem się internetu. I moim zdaniem to było tak, że na samym początku należały tam niemieckie elity, które no nie mogły się pogodzić, mimo iż rola Niemiec w Europie była znacząca, no to wiadomo, że to było małe miki do III Rzeszy, no i do I Rzeszy, prawda? Nie były te kraje spętane różnymi umowami międzynarodowymi, na których Niemcy zyskali, wybili się, ale to jest jednak mimo wszystko pewnego rodzaju spętanie. To poprzez koterię i sieć wpływów, prawda, można rządzić, ale no nie ma już takich wprost dekretów, prawda? Nie ma woli Niemiec wprost, tylko tutaj trzeba cały czas kombinować. I myślę, że na początku elity podchodziły do tego poważnie, był pewnego rodzaju resentyment,
pierwsza rzecz, no wiadomo, pierwsza rzesza, bo wiadomo, że no trzecie to jest troszkę obciach, to może by było w następnej mądrości etapu. No skoro pierwsza rzesza, to też byłyby roszczenia terytorialne w stosunku do słabego sąsiada i to mogło budzić wyobraźnię elit. No i tak to się telepało, bez jakichś większych efektów. Przyszły czasy internetu, no i to zaczęło zdobywać popularność, no i myślę, że to wszystko zaczęło się rozmywać zamiast poważnych dyskusji ludzi, którzy coś sobą reprezentowali, od których kiedyś coś zależało, no to zaczęły przychodzić osoby, dla których to była kolejna fajna historia, teoria spiskowa o złych Anglosasach, którzy zrobili z Niemiec spółkę handlową i tam jakoś właściciel się dekadami jednak nie upomina. I to wszystko zaczęło się rozmywać, to wszystko takie było rozmemłane. Owszem, był ten cel przewodni, ale to już jakościowo nie było to. No i co się tam mogło takiego zadziać, że służby się tym zainteresowały? Pomijamy, że tam były chyba dwa wypadki. Ktoś jakichś milicjantów niemieckich zastrzelił, kiedy wchodzili mu na posesję i chyba jakaś jedna podobna historia. Jednak przez długie lata, mimo iż służby miały ich na celowniku, no to było raczej pozycjonowane jako niegroźna organizacja, że tam sobie system obalają, ale coś się takiego stało, że jednak milicja weszła i to weszła z pełną siłą. 3000 niemieckich milicjantów w pełnym rysztunku aresztowało 52 osoby, ale szefowa służb, minister spraw wewnętrznych, za Deutsche Welle idąc, Nancy Faeser, powiedziała, że plany stowarzyszenia to skutek fantazjowania o brutalnym obaleniu systemu i wiary w teorie spiskowe. Prokurator federalny wyjaśnił z kolei, że oskarżonych łączyło głębokie odrzucenie instytucji państwa i demokracji. I zatrzymajmy się przy tym fantazjowaniu. Czy to były realne plany opanowania poszczególnych budynków państwowych i pojmania oficjeli? Czy może ktoś się na tych forach dyskusyjnych nakręcił i zaczęto tam sobie opowiadać, jakby to przejęto władzę? Były zainstalowane wtyki, jak zapewne we wszystkich tego typu organizacjach, no i poszedł gwizdek. Może chociażby tylko po to, żeby zakryć jakąś większą sprawę. Nie wiem, gdybam sobie, ale no powiedzcie sami, mówimy tutaj o elitach, lekarzach, prawnikach, ale z drugiej strony mamy przeświadczenie o tym, że istnieje jakiś magiczny budynek, jak w grze komputerowej w Capture the Flag, po przyjęciu którego opanowuje się władzę w danym kraju. No kurde, to tak nie działa. Owszem, tutaj mówiono o wzięciu za zakładników, chyba tam nawet kanclerza Scholza, no i tym takim wyzwalaczem miały być bunty społeczne, które by się wtedy uruchomiły i część służb, i oczywiście ci ludzie, którzy by się zbuntowali, przyłączyliby się do obywateli Rzeszy. No tutaj jest ten słaby punkt, prawda? Czy się przyłączą, czy się nie przyłączą? Taki element fantastyki tutaj był, prawda? Też była mowa o tym, że oni byli świetnie przygotowani. Idąc za Politico, czyli Axel Springer, największe medium w Niemczech, i to Politico, no to takie bardziej opiniotwórcze. 71-letni książę, jego domniemani współpracownicy, w tym wielu emerytów, zgromadzili potężny arsenał, który według policji obejmował co najmniej jedną kuszę, procę, miecze, a także strzelby myśliwskie, nieznanego rocznika i pistolety. Jak dziś jeszcze słyszałem o paralizatorach. No więc na pierwszy rzut oka nie wyglądało to profesjonalnie. No jeżeli dodam, że sprawami rekrutacyjnymi czy opracowywaniem strategii między innymi zajmowało się dwóch austriackich jasnowidzów, no i nie przewidzieli jednak tak poważnego uderzenia w organizację, no to zaczyna to się robić co najmniej niepoważne, prawda? No i to tak zostawmy, bo dalej można tylko gdybać, a to w końcu nie o to chodzi. Przejdźmy na nasze polskie poletko, bo tak jak mówiłem na początku, analogie z drugą RP hrabiego Potockiego nasuwają się same, aczkolwiek no są kolosalne różnice, bo o ile obywatele Rzeszy najprawdopodobniej powstały jako spisek
elit niemieckich, jakiś zryw przeciwko globalizacji i próba odtworzenia, może nawet siłowego, imperium, no to tutaj mieliśmy prosty, chamski skok na kasę i no, przy odrobinie szczęścia wehikuł do polityki, czyli żerowanie na ludziach naiwnych zamiast odtworzenia imperium, no mieliśmy mit o tym, że od Niemiec się uzyska reparacje, że to już się witamy z gąską, prawda? Wszyscy pamiętamy ten sławetny czek na 25 milionów funtów, ale w końcu w Polsce mamy wiele innych organizacji pozapartyjnych, które chciałyby przejąć władzę w Polsce. Mamy bataliony prezydenta Maxa Kolonki, mamy szklane domy Neosu, są też bardziej chyba moim zdaniem mocno stąpające po ziemi organizacje typu Wilcze Watachy, Głosu Obywatelskiego, czy te watachy rodaków Kamratów. No i dziesiątki innych pomniejszych organizacji, czyli dla każdego coś miłego, a mimo wszystko żadna z tych organizacji nie jest w stanie się wybić. Dlaczego? Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju przeklętym kręgiem. Ta nazwa może nie jest najszczęśliwsza, ale sami zobaczycie, co mam na myśli. Otóż wszystko rozbija się o dostęp do mediów. Ja myślę, że przynajmniej te organizacje, które wymieniłem, jeżeli miałyby regularny dostęp do mediów mainstreamowych, to zdobyłyby rzesze zwolenników. No ale tak nie jest. Więc trzeba bazować na tym, co się ma. Żyjemy w erze internetu i mediów społecznościowych, no i bazuje się na tym, żeby dotrzeć do widza, do potencjalnego widza i go zainteresować, no to potrzebna jest jakaś sensacja, jakaś kontrowersja. Trzeba się czymś wyróżnić. To powiedzenie wyróżni się albo giń. Dlatego też mamy takie barwne uniwersa. To jest moim zdaniem podstawa, by w ogóle z takim ruchem wyjść do ludzi. No i potem to się zaczyna nakręcać. Otóż to, co daje początkową siłę, czyli ta barwność, ten radykalizm, ta bezkompromisowość pozwala zebrać około kilkudziesięciu tysięcy zwolenników. Powiedzmy, że to będzie ponad 100 tysięcy zwolenników. Potem nowy czynnik dynamiki dodaje fakt, że jest wiele takich organizacji, które żrą się między sobą, że też w międzyczasie ci ludzie, którzy są antysystemowi, no przechodzą do różnych organizacji i przez zły PR już nienawidzą poprzednich organizacji czy tych konkurencyjnych i tutaj nie można jednak dojść do zgody. A jest szklany sufit, który został wygenerowany właśnie przez to, co na samym początku dawało łatwość pozyskiwania ludzi. No i teraz przechodzimy do tego piekielnego, przeklętego dylematu, czyli mamy organizację, która zdobyła już kilkadziesiąt tysięcy zwolenników, w tym nawet i setki wyznawców, jak nie więcej, ale nie może iść w górę. Ma szklany sufit, który jest nie do przebicia i nie jest w stanie zrealizować swojego postulatu, czyli przejęcia władzy. No i to no nie w taki sposób rozpaczliwy, że zdobywa się magiczny budynek, czy więzi się kilku oficjeli, tylko w sposób legalny i trwały, żeby można było spokojnie zmiany przeprowadzać. Jedynym wyjściem, jeżeli nie chodzi o gonienie króliczka, prawda, i bazowanie na wyznawcach, którzy karmieni różnymi historiami będą wrzucać donaty, no trzeba by było tę organizację zredefiniować, ale to w taki sposób, by jednak nie stracić zaufania ludzi, którzy no jednak przyszli w tym momencie, kiedy stawiano na radykalizm, stawiano na bezkompromisowość i no to wszystko było bardzo uproszczone, prawda? Pogodzić jedno z drugim to jest bardzo trudne. Ja myślę, że paradoksalnie najlepiej to wychodzi hrabiemu Potockiemu, który jakby byśmy na niego nie popatrzyli, no to chłop no, mówi w sposób dystyngowany, on cały czas różnie tutaj arystokratę. Tyle, że co? Tyle, że tutaj jednak mamy do czynienia
z przegrzaniem tematu na samym początku, że jest hrabią, że jest obrzydliwie bogaty, gdzie chłop po prostu ma komornika na swojej nieruchomości, bo przecież ja to sprawdzałem w Księdze Wieczystej, robiłem na ten temat materiał, ja mu bardzo współczuję, ale no rozumiecie, tak, tutaj płacimy 25 milionów funtów kancelarii, a z drugiej strony nie możemy spłacić swojej hipoteki tam na kilkaset tysięcy złotych polskich, prawda? Więc no coś tutaj nie trybi i to wszystko między ludzi idzie i no tu też mamy zatruty owoc od samego początku, nawet zatrute ziarno, a w tych organizacjach, gdzie powiedzmy te podstawy no są sensowne, no to niestety no ludzie idą w kontrowersje i zamykają się na tą szarą masę, tak? Nawet mamy taki mesjanizm, prawda? My oświeceni, my włączyliśmy myślenie i tych ludzi trzeba było w jakiś sposób zbawić, a to nie chodzi o to, żeby zbawić, tylko to chodzi, żeby dotrzeć w taki sposób, by tych ludzi ze sobą zjednać, tak? Bo jeżeli my tutaj jesteśmy zamkniętą grupą oświeconych, no to trudno będzie z takiego punktu widzenia zbierać nowych sympatyków. Ja myślę, że jeżeli chodzi o kontrowersje, to przynajmniej to działało do niedawna, bo w wykonaniu obecnym, czyli Agrounii nie działa do końca, ale moim zdaniem ja bym tutaj w tym kierunku szedł, czyli co? Czyli Agrounia, czyli naśladowca, nieudolny naśladowca Lepera, który był takim janosikiem, takim niby zbójem, ale jak on robił jakąś aferkę, czy blokowanie dróg, czy wyrzucanie zbóż z wagonów, czy jakieś wjazdy do marketów, to zawsze było w jakiejś sprawie, że on nas chroni. Media mówiły o tym, o zboża zostały importowane z zagranicy. Rolnicy je wyrzucili. Rolnicy weszli do marketów, dlatego że polscy rolnicy byli dyskryminowani. I w ten sposób ktoś może się zgadzać z nim lub nie zgadzać, ale zawsze był taki wydźwięk, no, że on nas broni, tak? Broni polskiego interesu na tyle, na ile można. Pomijając Kołodziejczaka, ja się do niego odwołuję, ale tylko dlatego, że idzie tą ścieżką Lepera. Ja nie jestem zwolennikiem Agrounii, bynajmniej, ale pomijając Kołodziejczaka, no to nie mamy tego typu akcji, które jeżeli ktoś postronny by obejrzał, to by pomyślał, oho, oni o nas dbają. Oni dbają o moje zdrowie, czy o mój interes. Nie, tutaj mamy bicie piany na potrzeby nowych odcinków w internecie i zbierania donate'ów. No niestety, to jest przykra prawda, ale prawda. Jest jeden wyjątek. Pamiętam, jak na Osi chodzili i w centrum Warszawy sprawdzali promieniowanie 5G. Okej. Dobra inicjatywa. Pomijając, czy akurat ludzie bali się promieniowania 5G, aczkolwiek to przez pewien czas żarło. Tyle, że to też nie było do końca przemyślane, bo te czytniki, które oni mieli, nie nadawały się do odczytu 5G. Ja wiem, bo to sprawdzałem. Sam chciałem zrobić podobną inicjatywę na własny rachunek i po centrach miast pojeździć i pokazywać to promieniowanie, bo wydawało mi się to ważne, ale no kiedy zacząłem w forach dyskusyjnych się wczytywać, co zrobić, żeby te odczyty były miarodajne, no to zrezygnowałem. Myślę, że tutaj złotym środkiem byłoby zbalansowanie sensacji na taką, która byłaby strawna dla ludzi, może mniej bazowanie na prymitywnych fejkach, które w mainstreamie są odkłamane. I teraz w jaki sposób są one odkłamane, to jest inna inszość, no ale jeżeli ktoś patrzy z boku na jakąś organizację, która z jego punktu widzenia wygaduje głupoty, no to chyba nikt nie chce do tego przystąpić, prawda? I wiele, wiele tego typu niuansów, na które chyba już nie ma czasu i chyba nikt z Was nie ma ochoty, bo to też nie chodzi, żeby robić jakiegoś rodzaju kompendium, tylko że ja wiele na ten temat myślałem i przy okazji obywateli Rzeszy chciałem się z Wami podzielić. Nie uderzam w żadną organizację. Uważam, że no dobrze, jeżeli ludzie w jakiś sposób się spotykają i chcieliby zmienić coś w naszym życiu społeczno-politycznym, tylko że właśnie jest pewnego rodzaju pułapka wzrostu, że to szybko rośnie do kilkudziesięciu tysięcy członków, no i w pewnym momencie organizacja przestaje rosnąć,
albo usycha, zamiera, albo jest rozsadzana od środka. I co zrobić, by tak się nie stało, by to wszystko jakoś pączkowało, bo w Europie przecież mamy pojedyncze przykłady, jak tam chyba bracia Włosi, prawda, gdzie no teraz mamy premier organizacji, która przez mainstream jest postrzegana jako bardzo, bardzo skrajna, chociaż tam mieliśmy jakieś podobne myki jak w Konfederacji, czyli mniejsze ugrupowania się połączyły w coś nowego, większego, czyli od razu odcięcie tamtych korzeni. Oczywiście mainstream przypomina, prawda, co to było wcześniej, ale mamy, no właśnie, takie to przeformułowanie, o którym mówiłem wcześniej, prawda, no bo wiadomo, że o tych barwnych postaciach zawsze się będzie mówiło, ale to już było wcześniej, tak, to było na poprzedniej mądrości etapu, więc można się ze mną zgadzać lub nie, ale no moim zdaniem to są przemyślenia, które na pewno są godne uwagi, tak nieskromnie powiem. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv. No ja wiem, że to kiepawo chodzi, no ale no, co zrobić? Miejmy nadzieję, że w najbliższych tygodniach, a może miesiącach, no po prostu dojdzie serwer i no jakoś to ruszy do czasu, kiedy się ten również nie zamuli. No tak to jest. Korzystajmy z tego, co jest. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.